Co to jest ten slej? Nawet to słowo było nominowane do Młodzieżowego Słowa Roku 2022, ale co to tak naprawdę jest? Angielskie słowo slay zapisujemy slay i wymawiamy właśnie slay. Jest ono dla nas proste, bo jest krótkie i przypomina play, które świetnie znamy. Ale co ono znaczy? Po brytyjsku jest to słowo używane w literaturze, a więc w stylu literackim. Jest to takie słowo starodawne i oznacza zabić brutalnie, czyli po prostu zgładzić. Zauważcie, że zgładzić po polsku też nie używamy na co dzień, tylko raczej spotkamy się w powieści czy w wierszu. I z tym jest dokładnie tak samo. But what was that thing you saved me from? A monstrous creature. It is a terrible crime to slay a unicorn. Drinking the blood of a unicorn will keep you alive even if you are an inch from death. But at a terrible price. You have slain something so pure that from the moment the blood touches your lips, you will have a half-life. A cursed life. Tutaj mieliśmy slay a unicorn, czyli zgładzić jednorożca. Najczęściej tego słowa używa się w połączeniu ze smokiem, czyli slay a dragon, zgładzić smoka. I w tym sensie jest to czasownik nieregularny, a więc ma trzy formy, które trzeba zapamiętać, ponieważ jest bardzo rzadko używany i wiele osób te formy zna. A mianowicie slay, slew, zapisywane slew, i slain. Tutaj nam się pojawi ta druga forma, czyli slew. I beg for justice, which thou prince must give. Romeo Sir Tybalt, Romeo must thou live. No, 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 no! You are Lady Capulet! Your kinsman Tybalt has been killed! He's dead! You're asking for justice, not extra pickles on your happy burger, justice! Po amerykańsku słowa slay używa się czasem w prasie, kiedy mówimy o kimś, kto został zamordowany. I na przykład tutaj w tej scenie będziemy mieli zamordowanego prezydenta, czyli slain president. We will strike back, says the new Russian president, angrily condemning today's assassination by American intelligence officer Evelyn Salt. Even as the body of slain President Medvedev is on its way back to Moscow, anti-American riots have erupted across Russia with bombings of US diplomats' cars in Moscow. Problem z takimi rzadkimi, nieregularnymi czasownikami jest taki, że nie każdy zna jego formy, bo nie każdy pamięta, że to nieregularny czasownik. Więc mimo, że tutaj będzie użyte znaczenie to oryginalne, czyli zgładzić, to mimo to bohater powie slayed, czyli zrobi z tego czasownika regularny, analogicznie do play i played. Czy mówi niepoprawnie? Można się kłócić. Jeden rabin powie tak, inny powie nie. Moim zdaniem, jeżeli wiele osób używa tego czasownika jako regularnego, to tylko świadczy o tym, że język się zmienia i ten czasownik prawdopodobnie niedługo będzie już tylko w tej zwykłej, regularnej formie. You know who I am, yes? You're Drax, the Destroyer. Well, you know why they call me this? You've slayed dozens of Ronan's minions. Ronan murdered my wife, Ovette. And my daughter, Chimeria. Potocznie slay ma inne znaczenia. Można na przykład przetłumaczyć to słowo jako rozwalić albo zdołować. Tak jak mogą nas zdołować czy rozwalić na przykład smutne filmy albo czyjeś przykre komentarze. I went to my friend's birthday last week and her dad came and he said all these I'm so proud of you things to her. You're a brilliant young woman. You'll achieve your dreams. Everything's gonna be all right. And it slayed me. I never had anyone say those things to me. Innym potocznym znaczeniem słowa slay jest zrobić wrażenie. Kiedy mówimy slay someone, mamy na myśli powalić kogoś na łopatki albo zwalić z nóg. I have to say, I always thought you were funny, Archie. You always make me laugh. Your impression of your Uncle Mo slays me. I'm talking professional funny. Możecie się też spotkać ze zdaniem you slay me, czyli rozbrajasz mnie, albo no nie mogę z tobą. I can tango, but I need a partner. Don't move. Ha 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 ha!
Merlina, you slay me. Jeżeli oglądacie ten odcinek z dzieckiem, uprzedzam, pojawi się za chwilę słowo powodujące dyskomfort, które może być też uznane za wulgarne. Slangowym znaczeniem słowa slay dodatkowym jest również ruchać, czyli uprawiać z kimś seks. I w tej scenie pojawią się dwa znaczenia tego słowa. Najpierw zrobić wrażenie, a potem właśnie ruchać. Well, I do love our tradition of still getting together on Saturday for Thanksgiving leftovers. Maybe next time we can order a turkey that doesn't have its own event horizon. Oh, well, who cares? I know it's totally gonna slay them in my astrophysics club. First time anyone in that club gets slayed. Najczęściej potocznie używa się tego słowa w znaczeniu wymiatać albo dać czadu. You slayed. Wymiotłeś. Tak samo moglibyśmy powiedzieć you killed it albo you crushed it. To wszystko jest to samo. Everybody read the outline of 106. Mm-hmm. Okay, how we feel about it? So good, you slayed. Killer. Awesome. Anyone else? I have a question. Yeah, there's that great scene where Medusa Abby's hooking up with the bartender and the snakes keep falling out of her hat. That's funny. That's not supposed to be funny. It's supposed to be real. Możemy też słowa slay użyć jako rzeczownika. Jego znaczenie wtedy odnosi się do tego wymiatania i dawania czadu, więc można czasem przetłumaczyć jako czad, a czasem, jeśli bardziej pasuje, zamienić go na czasownik. Więc na przykład tu będziemy mieli that's a slay, albo to jest czad, albo wymiotła, bo tak akurat pasuje do sytuacji. I've never dated up before, so I am trying to find ways to maintain my high status. Like walking away mid-conversation? Yes. And also not responding to her Instagram stories, making my schedule seem crazy busy, and taking at least 4 hours to respond to a text. 24 hours if the text is a question. And you're not worried all of that will push her away? Well, I would be. Except she just texted, nice bumping into you. Oh, that's a slay. She's right, that was a slay. Podsumowując, angielskie słowo slay oryginalnie w starej angielszczyźnie w stylu literackim oznaczało zgładzić. I jest to czasownik nieregularny z formami slay, slew, slain. Częściej jednak używa się go jako czasownika regularnego, który też ma znaczenia potoczne. Na przykład w amerykańskiej prasie używa się go w znaczeniu po prostu zabić albo zamordować, a w codziennej angielszczyźnie również jako zdołować, rozbroić albo robić wrażenie. Można też go użyć w znaczeniu dawać czadu albo wymiatać. You slay me. Rozbrajacie mnie. Albo you slayed. Wymiotłaś. Mam nadzieję, że pomogłam. W grze o tron był przecież też Kingslayer, czyli królobójca, zabójca albo morderca króla. No już pan poodśnieżał, no już pan jedzie do domu, do rodziny.